Wędrówka to jest bardziej luz, czy trochę jednak stresu zostaje przy okazji tej imprezy? Nie, stres może jedynie przed polonezem. Tak, to całkiem luz, zaczęte elegancko tańcem, śpiewem koleżanek, ale na luzie bardzo nam się podoba. A co partner myśli o tym? No, myślę, że głównie na luzie, że spokojnie wszystko. Lepiej nie myśleliśmy, że będzie. Zawsze się bawimy. Stresy bardziej przed studniówką niż na samej studniówce. Znaczy, nie ma stresu, ale jest etykieta studniówkowa. Niestety trzeba się tego trzymać i generalnie półmetek, nasza wcześniejsza impreza tutaj szkolna była o tyle lepsza, że nikt chyba nie przyszedł z takim przekonaniem, że trzeba tańczyć ze swoją partnerką, że trzeba tutaj w ogóle z kimś być. A teraz, no jest etykieta, tak? Plus bardziej dla mnie. Znaczy tylko taniec, taka bardziej powaga, a teraz to już kompletnie luz. No, dla mnie też bardziej luz, ponieważ można się odprężyć i potańczyć z dziewczynami. Na początku oczywiście, jak jest polonez i tak dalej, to oczywiście wszystko oficjalnie, wszyscy pięknie, ładnie się zachowują. Później jak już orkiestra albo DJ na przykład zaczynają grać, to wszystko zaczyna się luźnie, każdy zaczyna się bawić swobodnie. Na początku wiadomo jest nieco oficjalnie, nieco sztywno, natomiast później jest już większy luz. O to chodzi właśnie, dokładnie o to chodzi. Szczególnie robimy taką czopkę, że kolega tutaj ma koleżankę już z Elo1 i był w Elo1, ja przyjechałem po kolegę. I to i tak ogólnie wyszło, sobą. Że mamy też kolegę jeszcze w mechaniku, tak więc to nie mój mechaniku, ale tak na dobrą sprawę w zawodówce nie będziemy, więc... Nie, kolega. Znaleźliście po latach jakoś tak? Tak, znaleźliśmy się po latach, bo rodzice urodzili się w Niemczech i w czasie II wojny światowej zaczęli uciekać. To nie jest pan za młody jakby na takich... Nie, broń Boże, ja tylko młodo wyglądam. Kolega tak samo. Tak samo. Okej. Okay. Mhm. To takie nasze żelazne pytanie, czy studniówka to jest bardziej stres czy luz? To jest bardziej stres do godziny 20, a potem już jest luz. Na początku jest wielki stres ze względu na pewne spojrzenia, a potem jest wielki luz. To która studniówka jest lepsza? Pierwszego czy drugiego ELO? Drugie. Moja szkoła, drugie ELO jest najlepsze na całym świecie. Drugie ELO jest najlepsze nie ma lepszego ELO. Z racji tego, że kolega jest silniejszy, to powiem, że drugie ELO. Ma bardziej luz, to taka bardziej luźna impreza. Co prawda odświętnie wszyscy ubrani, ładnie, ale bardziej tak na luźno. Okej. Okay. No dla mnie jest luźna, bo jestem tylko jako partner, no ja się będę za rok stresować. No.